Ta winda to totalny sztos jest. Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać fotografię uliczną, więc zaraz się zbieram. Biorę ze sobą obiektyw 85 mm ze światłem 1.8. Jest to jeden z moich ulubionych obiektywów, jeśli chodzi o fotografię uliczną, więc mam nadzieję, że i dzisiaj uda mi się uchwycić jakieś fajne momenty, zrobić jakieś ciekawe zdjęcia, które będą Wam się podobały. I tak samo jak ten filmik, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja zaraz podpinam mój obiektyw pod body i lecimy na miasto, żeby zrobić jakieś sztosy. Dobra. Mamy te Volvo, z tym Volvo powinno wyjść naprawdę spoko zdjęcie. Okej. Sztos. Naprawdę bardzo ciekawe. Naprawdę fajnie to wygląda. Okej, tu mamy tego chłopaka. Coś takiego, może dłuższy czas naświetlania. O nie, po pięknym kadrze. Mamy coś takiego. No, dosyć. Kurwa, tramwaj. Super po prostu. W momencie, kiedy miałem robić zdjęcia. Musiał udać, dobra. Okej. Wychodzi. Jest naprawdę bardzo fajna pogoda, bo jest deszcz i ekstra on odbija światła wszystkie, które są w mieście w nocy. Jest naprawdę, lepiej trafić nie mogłem. No, ten strzał jest ok, fajnie. Z tej strony też jest ok kadr. Nawet nie wiem, czy nie fajniejszy. No, zobaczymy w poście. Żabka i ten optyk dosyć ciekawy. Dobra, mamy windę. Ta winda to totalny sztos jest. No to czekajmy, aż ktoś będzie wychodził. Obym nie musiał długo czekać. Okej. Dobra. Sztos totalny, jeszcze mamy tramwaj z tyłu. Tu dosyć fajnie to wygląda. Zróbmy taki kadr. Może coś fajnego by tu jechało. Nie wiem, czekać. Ale kadr jest ciekawy. Jak to wygląda. Ty, mocne. Tutaj ten kadr też bardzo fajnie wygląda w sumie.
zrobimy ostróż na te podłogi. Dosyć ciekawy. Jest ok. To tak o. Szybko ostroj zanim wyjdzie. Dobra. Jeszcze jak tam jest może. Wreszcie spróbujemy zrobić komuś tutaj w środku. No to... To jest serio mocne. Powinno być. Mocny strzał, naprawdę. To miejsce jest zajebiste. No nawet nie musiałem długo czekać, żeby coś tu zrobić. Tu mamy fajny widok na Pałac Kultury. Mam nadzieję, że mi się wyostrzy. Dobra, wyostrzy się i może trochę zjedźmy ze światłem. O, coś takiego. Jak jesteście gdzieś w miejscu, gdzie są wysokie budynki, to koniecznie patrzcie w górę, bo naprawdę można wtedy uzyskać fajne kadry. To jest na przykład bardzo, bardzo mocne. Tutaj też coś fajnego powinno wyjść. No, jest to mocne. Jest mocne. Zawsze patrzcie w górę. Takie uliczki też bardzo fajnie wyglądają. Zaraz zobaczę, jak to wyszło. No, po obróbce będzie fajnie, naprawdę. Więc patrzcie, takie uliczki, które są dosyć symetryczne i długie, to naprawdę fajnie wychodzi. Tu fajny kadr będzie. Zobaczymy. Fajny napis najlepiej. No, mamy kurczaka. Tą panią jeszcze ustrzelić, proszę. Dobra. Tutaj fajny kadr w miarę. Ja już jestem w domu, zrobiłem dzisiaj po Warszawie 17 km z buta, więc jest to naprawdę niemała odległość. Zajęło mi to wszystko jakieś 4 godziny, ale myślę, że było warto, bo naprawdę wyszły bardzo ciekawe zdjęcia. Jest też kilka sztosów, które są dużo, dużo lepsze niż cała reszta zdjęć. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, tak samo jak i zdjęcia, które Wam zrobiłem. I że zachęcę Was tym samym do tego, żeby spróbować zrobić jakieś zdjęcia uliczne u siebie w mieście. A jeśli zrobicie takie zdjęcia, to koniecznie wrzućcie je na moją grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Obiektywni. Nie zapomnijcie też, żeby zostawić tutaj łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie też, żeby śledzić mnie na moim Instagramie konrad.wele. Chciałbym Was też poinformować, że filmy na tym kanale będą pojawiały się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę, więc będą to 3 filmy w tygodniu. Na początku chciałem, żeby filmy pojawiały się codziennie, natomiast jest to naprawdę bardzo trudne do zrealizowania, a też chcę stworzyć dla Was jak najlepszy content, żeby te filmy były jak najlepsze, więc potrzebuję na to troszkę więcej czasu. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiaj, mam nadzieję, że materiał, który dla Was przygotowałem, podobał Wam się tak samo jak i zdjęcia, które zrobiłem. I pamiętajcie, żeby spróbować zrobić takie zdjęcia w swoim mieście. Dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!